Cześć, cześć, dzień dobry, zaczynamy live'a. Paweł Czerwiński z tej strony, słuchajcie, właściwie nie będę pewnie czekał na to, aż tu wszystkie platformy wystartują, ponieważ, no, tak jak wcześniej opowiadałem, ze statystyk wynika, że większość osób ogląda te live'y później, odtwarza sobie wtedy, kiedy po prostu ma na to czas, więc serdecznie witam wszystkich, którzy są na żywo, to oglądają. Dzisiejszy temat, który będziemy poruszać, to 5 błędów początkujących inwestorów, czyli co możemy tutaj na samym początku naszej drogi inwestycyjnej zrobić źle, jak możemy właśnie źle podejść do inwestycji i jakie pułapki czekają na początkującego inwestora. Dużo takich pytań dostaję właśnie, jak Paweł szukasz okazji, jakie znajdujesz, czy nie boisz się właśnie tutaj jakichś problemów ze sprawami prawnymi, technicznymi i jak dobrze jest właściwie nawet urwać fajnie cenę ewentualnie podczas negocjacji. Wiem, że dzisiaj Wojtek Woźniczka wrzuci też właśnie w temacie negocjacji fajny film, więc też zapraszam do Wojtka, żebyście sobie zobaczyli, jak można tutaj negocjować, jak można negocjować fajne warunki zakupowe nieruchomości. No, pierwsza rzecz właśnie, która jest dosyć ciekawa, to jest właśnie kupowanie mieszkań po prostu, krótko mówiąc, za drogo i poddawanie się emocjom przy zakupach. Bardzo często i właściwie ja mogę sobie przypomnieć z mojej historii właśnie zakupowej, z mojej historii na samym początku, jak zaczynałem inwestować w nieruchomości, to było tak, że właściwie zakochiwałem się w każdym mieszkaniu, które oglądałem i chciałem właściwie każde mieszkanie kupić. Pamiętam, jak zaczynaliśmy chodzić po i oglądać mieszkania, gdzieś to był 2007-2008 rok i właściwie wszystkie nam się podobały. Jak jeszcze była taka sytuacja właśnie, że jak już się jedno nam bardzo spodobało, to po prostu sprzedający podciągał cenę do góry i jakoś uczestniczyłem w tej licytacjach do góry. A to po prostu dlatego, że nie miałem zbyt dużego doświadczenia, zbyt mało mieszkań obejrzałem. Mogę teraz z tej perspektywy wielu lat w tej branży się z tego po prostu pośmiać się ze swojego zachowania i przestrzec po prostu przed takim zachowaniem innych, którzy rozpoczynają tę drogę. A dlatego też o tym mówię, dlatego że no, dla osób, które obserwują rynek trochę nieruchomości teraz, widać, że po prostu no, ceny w zasadzie przez zagadnienia pandemiczne nie spadają, przynajmniej w wyrażeniu kwotowym, tak? No, możemy rozmawiać o spadku na przykład rentowności najmu, natomiast jeżeli chodzi o kwoty tutaj za po prostu, które musimy zapłacić, załóżmy za kawalerkę w Warszawie, no to dochodzą już do jakiegoś poziomu, powiedzmy zrobioną kawalerkę 300 tam kilkudziesięciu tysięcy, a w nowym budownictwie, jeżeli rozmawiamy o zrobionej kawalerce, to w zasadzie już można powiedzieć, że przekracza 400 tysięcy, więc warto to mieć na uwadze. Ale tak przy okazji, jeżeli jest to dla ciebie interesujący temat, to szczególnie dla osób oglądających to na YouTubie, możecie oglądać to na YouTubie, tam pewnie jest lepsza jakość niż na Facebooku, to możecie zostawić subskrypcję i wtedy będziecie powiadomieni o następnych filmach. Mi też ułatwi docieranie do kolejnych osób, jeżeli właściwie udostępnisz film i przekażesz tą wartość właśnie dla innych zainteresowanych, no to też tutaj niewątpliwie będą takie osoby ci wdzięczne. Więc wracając do tematu, bardzo ciężko jest sprawdzić, po jakiej cenie warto jest teraz kupić mieszkanie, z tego względu, że po prostu te ceny bardzo dynamicznie się zmieniają. No i tutaj niewątpliwie ja też bardzo często korzystam z rzeczoznawców majątkowych. Warto jest po prostu z nimi współpracować. Jeżeli nie znam jakiegoś obszaru, to warto po prostu się skontaktować z takim rzeczoznawcą majątkowym, który przedstawi nam dane transakcyjne z danego obszaru lub też po prostu kupić zagregowane dane nawet ofertowe, żeby zobaczyć po prostu na jakim poziomie po prostu wyglądają te nieruchomości tutaj w danym obszarze, w danym kwartale czy w danej właściwie ulicy. Też jest bywa tak, że jeżeli rozmawiamy o jakiejś dzielnicy, nie wiem, weźmy na przykład warszawski Mokotów, to niektóre ulice na warszawskim Mokotowie potrafią być dużo, dużo droższe od pozostałych, więc bardzo ważne, żebyśmy sprawdzili to dokładnie. Dla osób, które w ogóle zaczynają, też jeżeli nie mają w ogóle wiedzy na ten temat, jak pozyskać,
jak pozyskać tutaj tanią nieruchomość i czy ta nieruchomość, którą pozyskali, to jest prawdziwa okazja inwestycyjna, bo to jest najważniejsze, czy to, co pozyskujemy, to jest okazja inwestycyjna. Mogą po prostu dokonać jakby sprawdzenia, wystawiając taką nieruchomość w internecie i sprawdzić po prostu, czy taka nieruchomość po cenie po prostu, której myślimy, po cenie, której myślimy się sprzeda. Ja wam teraz pokażę taki, może dam to na pełny ekran, taki wykres, który pokazywałem na ostatnim live'ie tydzień temu. To jest wykres z danych pochodzących z NBP-u. One są zagregowane tutaj, dane kwartalne, na temat możliwości negocjacji ceny, właśnie ze sprzedającymi. I tak jak widać, właściwie ten poziom na tym dolnym wykresie, możecie zobaczyć, że ten poziom negocjacji ceny, no tutaj jest na poziomie, właściwie ten trzeci kwartał skończył się na poziomie około 15% w Warszawie. O, tam w Łodzi, nie wiem, możecie na czacie napisać, jakie inne miasta was interesują. Ciekawe w ogóle, do ciekawych sytuacji dochodzi. Nie wiem, jak te dane są tutaj liczone przez NBP, natomiast no, dochodzi do tego, że praktycznie w Łodzi miałoby dojść do tego, że są licytacje w górę, że są wyższe ceny, średnia cen transakcyjnych jest wyższa niż ceny ofertowe. To bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. Na przykład w Gdańsku wygląda to tak, możemy liczyć na rabat też rzędu około tam 13-14%, natomiast warto też spojrzeć, jak wygląda sytuacja na przykład na rynku mieszkań deweloperskich. Tutaj sytuacja jest zgoła inna, dlatego że po prostu deweloperzy trzymają bardziej, no po prostu taką gardę negocjacyjną i nie jest tak łatwo wydobyć od nich cenę. I tak samo można powiedzieć, że problem jest później z pricingiem. Problem jest z pricingiem, czyli kupiłem już taką nieruchomość i chcę ją sprzedać. I słuchajcie, też się mogę tutaj pośmiać sam z siebie, dlatego że trzy razy podczas swojej całej historii transakcyjnej przez kilkanaście lat ktoś zrobił flipa jeszcze na moim flipie, tak? Czyli po prostu ja sprzedałem nieruchomość za tanio. Ktoś po prostu dołożył jakąś wartość do nieruchomości, czy też wykonał jakiś remont, dostrzegł jakiś dodatkowy potencjał i po prostu taką nieruchomość sprzedał z jeszcze dodatkowym większym zyskiem. Co więcej, nawet bywa też tak, że po prostu samo czekanie, sam czas upływający powoduje to, że nieruchomości po prostu jakby w wymiarze tym złotówkowym drożeją, dlatego no tutaj mamy taką sytuację, że nie wiem, miałem teraz kawalerkę, którą sprzedajemy, jest na rynku gdzieś od listopada i sytuacja wygląda w ten sposób, że właściwie grudzień był takim słabszym miesiącem przy sprzedaży. Nie czyniliśmy takich mocnych kroków sprzedażowych. Właściwie większość osób kupujących się zastanawiała, czy spędzi święta z rodziną, czy też nie. Natomiast teraz ruszyło zainteresowanie. Natomiast teraz widzę, że potencjalnie sprzedajemy, ta cena ofertowa jest o 10, może nawet 20 tysięcy ofertowa zbyt niska, tak? Czyli że te ceny dalej poszły do góry, więc to jest też ciekawe, żeby te trendy cen obserwować. No, kolejną taką sprawą, która jest bardzo istotna tutaj przy w ogóle zakupie nieruchomości, to jest weryfikacja stanu technicznego. Weryfikacja stanu technicznego i teraz tak, jeżeli chodzi o stan techniczny, no to musimy pamiętać, że tutaj dla osób, które w ogóle nie brały udziału w ogóle wcześniej w jakichś remontach, a szczególnie jeszcze działają na rynkach, na których mogą być jakieś szkody w budynkach, na przykład więcej takiego prawdopodobieństwa występuje w Łodzi, niż w Warszawie, gdzie też na tamtym rynku działam, gdzie można kupić po prostu mieszkanie, gdzie w kamienicy musimy dokonać no, dużych prac remontowych. Tak? No, w Warszawie, poruszając się na rynku warszawskim, właściwie ten stan techniczny zazwyczaj nie jest blokerem, czy nie jest stoperem do podjęcia po prostu tutaj zakupu.
kupujemy mieszkania, których normalnie możemy przeprowadzić remont, jeżeli jesteśmy w stanie wycenić odpowiednio. Nie mamy, tak jak nie wiem, na Śląsku jakichś szkód górniczych. Właściwie cała Warszawa, to można powiedzieć, to są mieszkania, które tych szkód takich technicznych, wad technicznych oczywiście nie posiadają. Rzadko się nawet zdarza, że mamy jakieś mieszkania, gdzie jest piec jakiś gazowy, Junkers czy coś takiego. Właściwie bardzo, bardzo duża część mieszkania, pewnie 90 kilka procent rynku mieszkań w Warszawie jest podłączona do sieci ciepłowniczej miejskiej, co jest niestety zupełnie przeciwieństwem do sytuacji, jaka jest w Łodzi, gdzie właśnie musimy sprawdzać stan techniczny kamienicy, musimy sprawdzać stan techniczny właśnie budynku i tak dalej, i tak dalej. Więc ten stan techniczny jest tutaj niewątpliwie bardzo istotny też w całej w ogóle kalkulacji. Tak? I teraz tak, jeżeli już byśmy mieli mówić o kalkulacji, jeżeli mówimy o kalkulacji, to przejdźmy do w ogóle robienia arkuszy kalkulacyjnych, bo to też jest bardzo ciekawy temat, że część osób właśnie, które zaczyna inwestować w nieruchomości, nie robi kalkulacji, tak? Nie robi kalkulacji, w ogóle jakby posługuje się po prostu tego pierwszego flipa, robi tak na czuja, zobaczymy, jak to wyjdzie, czegoś się nauczę. Natomiast no, najważniejsze jest to, żeby nie zmarnować po prostu swojego czasu. I no, a już jeszcze druga oczywistość, no to jest po prostu nie zmarnować po prostu pieniędzy, czyli nie wyjść ze stratą z takiego deala. I teraz tutaj przedstawiam po prostu arkusz kalkulacyjny mieszkania takiego na wynajem, inwestycji na wynajem, ale bardzo często inwestorzy, którzy inwestują w mieszkania po prostu na wynajem, albo inwestują też we flipy, tak? Czyli jeżeli ja na przykład flipuję takim mieszkaniem, ja sprzedaję takie mieszkanie innemu inwestorowi, więc ja muszę mu pokazać rentowność takiej inwestycji, jeżeli tworzę taki gotowiec inwestycyjny w postaci kawalerki, bo bardzo często kawalerki w Warszawie sprzedajemy osobom, które kupują je z zamiarem inwestycyjnym, nawet nie są to gotowce inwestycyjne w takiej definicji dokładnej, czyli nie są to mieszkania wynajęte już, ale no po prostu mieszkania, które są przygotowane bez najemcy, czyli bez tego ostatniego kroku, którym gotowiec inwestycyjny jest, to po prostu taka osoba liczy po prostu tutaj sobie stopy zwrotu z takiej inwestycji, stopy zwrotu, więc ważne jest też, żebyśmy potrafili po prostu to już oszacować przed wejściem właśnie w danego deala, czyli zanim kupujemy mieszkanie, zanim mieszkanie będziemy tam zadatkować, to ważne, żebyśmy znali te wszystkie parametry wcześniej, czyli sprawdzili właśnie, no, jakie są możliwości właśnie takiego remontu, jakie są kwestie podatkowe. Oczywiście taki arkusz kalkulacyjny to jest przykład i takich arkuszy kalkulacyjnych najważniejsze jest, żeby taki inwestor po prostu potrafił sobie robić, bo dla mnie przemawia, powiedzmy, tego typu arkusz, a dla kogoś może zupełnie inna forma, inny kształt tego arkusza, więc się tutaj nie skupiajmy na wyglądzie tego arkusza. Natomiast tak, no dalej tutaj co mamy bardzo istotne, jakby po danych finansowych, danych zakupowych, no to mamy właśnie ten cash flow, który będzie zasilał konto pasywnie lub półpasywnie naszego potencjalnego klienta, który jest inwestorem, i ważne, żebyśmy po prostu tutaj wszystko wypisali. Oczywiście bardzo są też takie tematy, których ja tylko stosuję do swoich kalkulacji, na przykład to, co tutaj zakreśliłem wcześniej, czyli koszt amortyzacji rzeczywistej takiego lokalu, czyli liczę to, jak ja kupuję mieszkanie, czy to mieszkanie się będzie mi zużywać, że te ściany, które są tutaj dookoła, załóżmy, będę musiał malować co jakiś czas, że będę musiał co, nie wiem, 10 lat wymienić pralkę, co tam 12-15 lat wymienić lodówkę, więc to są po prostu czynniki, które ja sobie liczę, że będą wrzucane do takiej wirtualnej świnki, skarbonki, i to jest ten koszt amortyzacji rzeczywistej, nie myśląc z kosztem amortyzacji podatkowej. Natomiast sprzedając mieszkanie takiemu inwestorowi, powiedzmy, który przyjeżdża do nas i ogląda takie mieszkanie i chciał sobie kupić takie mieszkanie, tych danych nie musimy oczywiście pokazywać, dlatego że po prostu to nie jest standard rynkowy. Bardzo mało osób liczy to w ten sposób, więc nie wiem, czy po prostu jest, krótko mówiąc, taka konieczność. No tutaj mamy różne podatki, jeszcze gruntowe od nieruchomości, oczywiście te podatki
te podatki tutaj przy przekształceniach oczywiście gruntów z użytkowania wieczystego we własność zupełnie inaczej będą wyglądać. No i tutaj mamy miesięcy najmu, ile ewentualnie pracuje takie mieszkanie. Więc ważne jest to, żeby też policzyć po prostu, że to mieszkanie nie będzie pracowało 12 miesięcy, nawet dla tego inwestora, który do nas przychodzi, no żeby go nie oszukiwać w taki sposób, bo wiadomo, że jakieś tam pustostany, szczególnie w tym czasie pandemicznym, będziemy mieli. Kolejny temat to jest taki, który jest takim gratisem i taką zajawką dla Was, to jest to, że jak liczymy zwrot inwestycji, to bardzo często jest tak, że podajemy ten zwrot inwestycji liczony właśnie po prostu taki w sposób wprost. I często ten inwestor, który do nas przychodzi, porównuje to od razu sobie z lokatą. Podporównuję, okej, zarabiam tutaj 5% załóżmy na takim mieszkaniu, no okej, dzisiaj lokaty tam dają 0, wiadomo, ale okej, on się zastanawia, czy za 5% warto za tym chodzić i tak dalej, ale często właśnie wcześniej porównywane to było z lokatami i teraz z lokatami czy z innymi produktami inwestycyjnymi warto to porównywać w sposób uczciwy i w sposób taki netto, tak, czy tam jeżeli chcemy to obie wartości porównywać netto lub obie wartości porównywać brutto, do czego zmierzam. Do tego zmierzam, że mamy taką kwestię, że w nieruchomościach, czy w lokatach, no właściwie jeżeli lokata jest prezentowana gdzieś w jakimś systemie bankowym, czy rozważamy jakieś inwestycje, nie wiem, nawet w akcje, to mamy jeszcze później na koniec podatek, tak, podatek Belki, czy innego rodzaju podatki. Natomiast najczęściej w nieruchomościach na wynajem tego podatku, jeżeli dobrze użyjemy amortyzacji podatkowej, to najczęściej tego podatku od najmu nie płacimy. I teraz wtedy ważne, żebyśmy porównali jedno do drugiego w odpowiedni sposób, czyli krótko mówiąc, taki podatek ubruttowili, tak? Znaczy taką kwotę po prostu ubruttowili, no bo wtedy to wychodzi, jeżeli to ubruttowimy, że to jest około 10%, żeby to się opłacało, więc jakby w porównaniu do lokaty, że lokata musiałaby być na poziomie 10%, żeby to po prostu wyglądało bardzo, bardzo podobnie. Dodatkowo, jeżeli tutaj jest też taki kolejny gratis, słuchajcie, że jak ja robię mieszkania dla siebie na wynajem, tak? Dzisiaj mówię o 5 błędach takich po prostu fliperskich, ale jak to warto zrobić też dla siebie, jeżeli chodzi o najem, czy w ogóle zarządzanie najmem, zarządzanie po prostu mieszkaniami jakimiś tam podnajmem. To jest coś takiego, co się często w finansach robi, coś takiego, co się nazywa analiza wrażliwości. Zobaczcie, że ten stopa zwrotu wychodzi tutaj zaznaczona właśnie 8,36 dla tego przykładu, nie przywiązujmy się za bardzo do tego przykładu, no i wynika z tego, że generalnie mieszkanie, część miesięczna jest na poziomie 4000 zł na przecięciu z 11,5 miesiąca. I generalnie kwestia jest taka, że w tej analizie wrażliwości może jakby sprawdzamy, że jeżeli byśmy wynajmowali za 4100 zł, czyli zwiększyli ten czynsz najmu powiedzmy o 100 zł, może nam to spowodować większy pustostan i wylądujemy w tym miejscu, tak, spróbuję to zaznaczyć. Okej, nie będę tego zaznaczał, mam edycję zablokowaną, wylądujemy w tym miejscu w 8,17, czyli ta podwyżka nam się nie będzie opłacała, jeżeli stracimy dwa tygodnie najmu. Tak samo może się stać, i tutaj kwotowo mamy, jak ta sytuacja wygląda, tak? Ale może się stać tak, że lepiej jest zejść powiedzmy 100 zł i po prostu mieć klientów cały czas, bo wtedy po prostu mamy lepszy zwrot z inwestycji. Mam nadzieję, że to jest jasne. Ja często to właśnie prezentuję, żeby pokazać właśnie inwestorom, jak wygląda lepsze zarządzanie właśnie takimi mieszkaniami na wynajem, nawet jeżeli ode mnie kupują te mieszkania, bo jak początkujący inwestor dobrze czuje zazwyczaj, tak podskórnie, najczęściej po prostu największym kosztem dla inwestora, który posiada mieszkania na wynajem, jest pustostan. Więc ten pustostan, żeby tutaj ograniczać, no po prostu warto jest czasami zejść z ceny, niedużo, ale żeby po prostu tego pustostanu nie było. Tak, no i teraz jakby kolejną rzeczą, która jest bardzo, trzeci punkt, który jest bardzo, bardzo istotny, no to są jeszcze kwestie związane z analizą prawną nieruchomości, czyli sprawdzenie stanu prawnego. No i tutaj moglibyśmy prowadzić bardzo duże wykłady, bardzo długie wykłady na temat tego, jak
jak sprawdzać taki stan prawny nieruchomości, no bo tutaj jest rzeczywiście bardzo dużo potencjalnych problemów. No, nawet dzisiaj byliśmy u syndyka, kupowaliśmy, właściwie u notariusza, syndykiem kupowaliśmy jakieś mieszkanie, bardzo ciekawe, może gdzieś tam, gdzieś będę je gdzieś tam pokazywał na Facebooku, na YouTubie. Natomiast no, bardzo często kupując mieszkania u syndyków, czy z różnych przetargów, no mamy tutaj różne błędy formalne. No zdarzają się różne literówki. Czy miałem taką sytuację, kiedy w nazwisku była literówka? Załóżmy, podchodziłem do licytacji z inwestorem, współinwestorem, który miał na nazwisko Rossmann przez dwa, załóżmy tam ny, tak? Natomiast sąd wydał postanowienie o wyborze oferty tam pana Rossmann przez jedno N na końcu. I teraz no, sytuacja była taka, że oczywiście na akcie notarialnym, przed aktem notarialnym, no, pani notariusz odmówiła sporządzenia aktu notarialnego ze względu, że osoba, która się stawiła, nie jest tą, na którą było wydanie postanowienia o zatwierdzeniu oferty. Więc takich błędów tam w częściach ułamkowych, w jakichś gruntach jest bardzo, bardzo dużo w księgach wieczystych, więc tutaj no, niewątpliwie jest konieczna wiedza do tego, jak tutaj się poruszać na tym rynku, jak nie wpaść w różne pułapki, więc przede wszystkim no, księgi wieczyste, sprawdzanie księg wieczystych i tego typu tutaj dokumentów. Kolejna rzecz, która jest też istotna w ogóle jakby w temacie inwestycji, jeżeli rozmawiamy w ogóle o kredytach, no i jeszcze w ogóle o finansowaniu, to jest temat związany w ogóle właśnie z możliwościami jakby tutaj kredytowymi. Tutaj niewątpliwie bardzo istotne jest i to, co ja polecam, to jest w ogóle współpraca z doradcami kredytowymi, którzy no po prostu doradzą nam, jaki kredyt, jakiego rodzaju kredyt powinniśmy uruchamiać w sytuacji współpracy, w sytuacji zakupu mieszkania na flipa, bo to będzie zupełnie inny kredyt, i jakiego rodzaju raty, czy jakiego rodzaju kredyt powinniśmy uruchomić w sytuacji kupowania mieszkania dla siebie na wynajem. Są różnice. Z czego wynikają te różnice? No na przykład, jeżeli kupujemy mieszkanie na flipa, no to nie chcemy mieć, staramy się, żebyśmy nie mieli tych wszystkich cross-sellingów, tak? Czyli opłaty, nie wiem, za uruchomienie kredytu przede wszystkim jakieś bardzo wysokie. No bo jeżeli bierzemy kredyt fliperski, zakładamy, że kredyt hipoteczny, ale z zamiarem właśnie szybkiego sprzedaży mieszkania, zakładamy, że takie mieszkanie będziemy mieli nawet, nie wiem, poniżej pół roku, a mamy koszt uruchomienia kredytu rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, to po prostu no, to jest nasz spory koszt. Więc może nam się opłacać uruchomienie kredytu, który jest droższy, ma większą marżę, który jest droższy, ale nie ma tych kosztów wejścia wysokich. Czyli ta marża będzie powodowała, te wyższe raty będą powodowały, że będziemy chcieli bardzo szybko wyjść z tego kredytu. One będą nas trochę jakby motywowały do szybszego handlu taką nieruchomością, szybszego po prostu tutaj działania, żeby po prostu szybko sprzedać takie mieszkanie jak najszybciej, bo wiadomo, po prostu no, te raty nas obciążają i co miesiąc zjadają nasz te potencjalne zyski z inwestycji, ale nie mamy tego jednorazowego na początku takiego chapsnięcia i tego po prostu dużego kosztu na wstępie naszej inwestycji. Słuchajcie, właśnie widzę, że tutaj ktoś napisał, że po kredyty zapraszam do mnie. Ja niewątpliwie was też przekieruję do osób, z którymi współpracuję i też również do Konrada, który to chyba napisał, więc słuchajcie, no niewątpliwie bardzo, bardzo istotna jest współpraca z doradcami kredytowymi, którzy nie tylko znają rynek kredytowy, nie tylko wiedzą jak po prostu jaka jest oferta na rynku, ale taki doradca kredytowy powinien być sam inwestorem. Jeżeli sam nie kupuje nieruchomości, to zazwyczaj nie czuje bluesa i nie czuje naszych potrzeb. Bo jeżeli mamy doradcę kredytowego, który sam kupuje i sam z siebie kredytuje, że tak powiem, sam sobie załatwia kredyty, to on doskonale będzie rozumiał, na czym ta gra polega. Więc tu niewątpliwie warto po prostu współpracować z osobami, które
które po prostu na temacie się znają. Czwarty temat, słuchajcie, czwarty błąd początkujących inwestorów to temat związany z remontami. Tutaj też moglibyśmy po prostu przechodzić przez sprawę, po prostu robić wykład na kilka godzin, natomiast no, przede wszystkim no, to jest po prostu niedoszacowanie kosztów remontu, złe wybory ekipy remontowej. Ile razy już słyszałem o jakichś po prostu w ekipach pijakach, które kradną po prostu materiały budowlane, którzy nie przychodzą, przedłużanie po prostu prac, tam jakieś aneksy, no w ogóle nawet problemy są przecież z ekipami często w ogóle jakby z ich finansowaniem, tak? Czyli że po prostu im kasy brakuje, chcą kolejne jakieś zaliczki i tak dalej, więc tu po prostu tutaj można bardzo dużo popłynąć i bardzo to źle zrobić. No i ostatni piąty element takiego tutaj w tych takich błędach, które bardzo często spotykają pierwszych takich początkujących inwestorów, to jest słaba sprzedaż. I to jest to, co trochę powiedziałem w tym pricingu, czyli zły pricing, a kwestia kolejna, no to jest związana w ogóle ze sprzedażą, tak, czyli po prostu złe przygotowanie mieszkania, słabe zdjęcia. Zobaczcie, wejdźcie sobie na portale internetowe i zobaczcie bardzo często jak te zdjęcia wyglądają i po prostu jak sprzedają mieszkania, które mieszkania wyglądają ładnie. No wiecie, no nie ukrywajmy, nie? To jest taki, te portale teraz takie z tymi ogłoszeniami nieruchomościowymi stały się takimi Tinderami nieruchomości, nie? Że po prostu dobre zdjęcia sprzedają mieszkanie, po prostu jakby powodują, że ktoś do ciebie zadzwoni, ktoś zadzwoni na twoją ofertę, ale żeby mieć dobre zdjęcia, no to nie możemy mieć słabej modelki, ale nawet słabą modelkę możemy ładnie wyszykować do tych zdjęć, tak? Czyli ważne, żebyśmy zrobili home staging dobry, ważne, żebyśmy to mieszkanie przygotowali. Teraz w ogóle jeszcze w tym home stagingu, też na przykład z dzisiejszego mieszkania, które gdzieś tam z inwestorem nabyliśmy, to jest na przykład kupowanie mieszkań okazjonalnie, które są takie wyremontowane lata 2000. To jest spore wyzwanie, co robić, a czego nie robić, jak je home stagingować, jak je remontować, no bo najłatwiej by było wszystko zerwać, zrobić w ogóle od początku, ale jak właśnie też nie popłynąć na tym finansowo, jak przygotować takie mieszkanie do sprzedaży, żeby wyglądało super atrakcyjnie, jednocześnie nie rozrównując wszystkiego z ziemią. Więc to są niesamowite wyzwania, które stoją przed większością inwestorów. Więc słuchajcie, no tak jeszcze raz, żeby zakończyć ten, przechodząc już do końca tego live'a. No pierwsza rzecz to jest wysoka cena, słabe negocjacje, kolejna rzecz to jest słaba weryfikacja stanu prawnego, później mamy stan techniczny, kolejne to są błędy przy remontowaniu i ostatni temat to są błędy przy sprzedaży, tak? Więc to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Ja jeszcze was serdecznie zapraszam do dostępu, kto by chciał dostać dostęp do dashboardów cen i cen ofertowych na poszczególne miasta i dzielnice, ten co teraz widzicie przed sobą, to śmiało możecie się odezwać na moim publicznym profilu na Facebooku, zostaniecie pokierowani, jak taki dostęp dostać. Możecie sobie zobaczyć, jak ceny właśnie, to mówiłem na ostatnim live'ie, jak te ceny się zachowują, jak te ceny właśnie się zmieniają, co można tutaj, na co można liczyć, jak zmienia się też najem, tak, wynajem mieszkań, w ogóle jakie ceny najmu, jak zmienia się podaż na rynku mieszkań, których mieszkań jest więcej i tak dalej, więc serdecznie was do tego zapraszam. Natomiast jak widzicie, po prostu tej wiedzy jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Jestem teraz w trakcie końcówki nagrywania takiego kompleksowego szkolenia online i startujemy niebawem, 2 lutego startujemy z przedsprzedażą tego programu, z flipowania właśnie i to szkolenie będzie dostępne online, przedstawiające kompletny model właśnie biznesowy oparty o handel nieruchomościami i dla pierwszych 10 osób przygotujemy fajną ofertę, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeszcze nie mamy uruchomionych stron sprzedażowych, ale jeżeli ktoś jest naprawdę zainteresowany, może napisać na kontakt@pawelczerwiński.com, to na pewno wyślemy fajną ofertę. Dashboard na ten moment jest
dostęp do dashboardu na ten moment jest za darmo, więc serdecznie zapraszam, możecie sobie sprawdzić, można sobie sprawdzić, ja chyba nawet nie pokazałem, jak tutaj można zobaczyć po prostu per dzielnicę, na przykład, nie wiem, tam jakieś Włochy w Warszawie, czy tam w innych miastach, w których to oczywiście ma jakiś większy sens, kiedy tych danych mamy wolumenowo dużo, więc tutaj też sobie możecie to posprawdzać. Myślę, że to jest spora wartość, obserwacja, w którą stronę rynek zmierza i jak kształtują się ceny. I słuchajcie, no także żegnam się już z wami i bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam za tydzień, będzie na pewno jakiś fajny temat. Jeżeli dla ciebie to było wartościowe, to możesz, tak jak mówiłem, zostawić suba na YouTubie, będę niezmiernie zobowiązany. Zostawić lajka, jakiś komentarz, postaram się wszystkie przeczytać i na wszystkie odpowiedzieć. I jeszcze raz serdecznie dziękuję. No i słuchajcie, pewnie do zobaczenia. Mam nadzieję, że się te obostrzenia skończą i będziemy mogli się spotykać na jakichś konferencjach, czy to mieszkanicznikowych, jakichś spotkaniach, czy innych spotkaniach branżowych. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie, do usłyszenia.